Koniec z wydumanymi księżniczkami. Wreszcie za siedmioma górami rządzą kobiety. Pewnego dnia królowa jak zwykle zapytała: Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Są to bajki, stare bajki w nowych odsłonach, takich mocno feministycznych, ale ja bym powiedziała, że po prostu w końcu stały się życiowe. Znajdziecie w niej dużo humoru, dużo ironii, jest napisana z bardzo dużym dystansem. Na przykład, Calineczka wcale nie chce wyjść za mąż. Przepraszam pana, odezwał się, poprawiając swój kaszkiecik. Co pan tu robi? Książę cofnął się, zaskoczony. Jestem księciem. Przybyłem do tego zamku, by zdjąć zły czar. Usłyszycie w moim wykonaniu interpretację trzech historii bajkowych. Jedną z nich jest mała syrenka, która odkrywa swoją kobiecość, swoją seksualność. Chcę stać się człowiekiem, powiedziała syrenka do morskiej czarownicy. Chcę mieć nogi, chcę nosić sandałki na platformach, chcę tyłka tego przystojnego marynarza. Śnieżkę i siedem mikroagresji, gdzie lustro zamienia się w rolę terapeuty i uzmysławia tej złej królowej, że może ma pewne deficyty, skoro tak się dopytuje o tę swoją urodę. No to są naprawdę takie zabawne interpretacje. Tylko panowie, nie bójcie się, ta książka jest też autoironiczna. Kopciuszek i szklany sufit jest żartobliwą, wspaniałym zbiorem opowiadań o księżniczkach, które tak naprawdę trochę znamy. Ale czy aby na pewno?